W miejscowości Szegen na Węgrzech odbył się Puchar Świata w kickboxingu największej organizacji na świecie, WAKO. Ponad 800 zawodników z 19 państw walczyło o uzyskanie jak najlepszych wyników, w tym także reprezentacja Polski, a dokładnie wejherowska grupa z klubu Fight Zone pod kierunkiem Rafała Karcza. Jeżeli chodzi o organizację, w której startowaliśmy, to jest organizacja WAKO w kickboxingu. Nie ma większej organizacji kickboxingu na świecie. Jeżeli chce się rozwijać, chce się iść do przodu, to trzeba też startować właśnie w takich zawodach, gdzie trzeba reprezentować już naprawdę wysoki, bardzo wysoki światowy poziom. No i wziąłem właśnie 7 zawodników, którzy mają szansę właśnie w tej federacji WAKO osiągać jakieś wyniki sportowe, no i rzeczywiście się udało. Zawodnicy Fight Zone wywalczyli 3 puchary świata. 2 z nich zdobyła Zuzanna Kalbarczyk. Po pierwszej walce to ja już się dobrze czuję, bo już wiem, że wygram i już tak na luzie walczę. To był Puchar Świata i tam walczyłam z Węgierką i też była bardzo dobra, miała dobre nogi i była wyższa ode mnie, ale dobrze mi jakoś poszło. 3. puchar wywalczyła Kornelia Szymańska. Ponadto zawodnicy wejherowskiego klubu przywieźli aż 7 medali. Filip Stark, Olivier Laskowski oraz Paulina Stenka to nazwiska naszych medalistów z Pucharu Świata na Węgrzech.